Rada Miejska Pleasantville chce ustalić, czy mieszkańcy popierają plan zabudowy centrum miasta. Pragną przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców powyżej 21 roku życia z pytaniem, czy popierasz zaproponowany plan zabudowy. I pytanie, która z podanych metod badania mieszkańców powyżej 21 roku życia pozwoli na wyciągnięcie ważnych wniosków o preferencjach mieszkańców miasta. Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi. I pierwsza możliwość Rada Miejska może zapytać wszystkich mieszkańców powyżej 21 roku życia. Zanim w ogóle zabierzemy się za sprawdzanie odpowiedzi, powinniśmy sobie uświadomić, że jeżeli Rada Miejska chce wyciągnąć reprezentatywne, rozsądne i wartościowe wnioski na temat popierania przez mieszkańców zaproponowanego planu zabudowy centrum miasta. To najpierw Rada Miejska musi znaleźć reprezentatywną próbkę całej zainteresowanej grupy mieszkańców, a nie jakąś wypaczoną próbkę, tylko małej jej części. No to sprawdźmy, jakie Rada Miasta ma możliwości. Pierwsza możliwość zapytanie wszystkich mieszkańców powyżej 21 roku życia. Jeżeli wszystkich, to to w ogóle jest najlepszy pomysł na przeprowadzenie takiej ankiety. Interesuje nas opinia mieszkańców powyżej 21 roku życia, w związku z tym możemy ich wszystkich zapytać. Takie podejście do sprawy na pewno pozwoli Radzie Miasta na wyciągnięcie ważnych wniosków o preferencjach mieszkańców miasta. Jeżeli pytamy wszystkich, to na pewno nic nam nie umknie i nasze wnioski na pewno będą prawidłowe. To jest na pewno dobra metoda na przeprowadzenie takiego badania, oczywiście w sensie statystycznym, bo w praktyce może się okazać, że szczegółowe przepytanie np. 100 tysięcy ludzi jest droższe i bardziej czasochłonne niż budowa nowego miasta. Więc w praktyce najczęściej wybieramy w jakiś sposób tylko część spośród wszystkich zainteresowanych, ale robimy to tak, żeby cechy tej części jak najbardziej odpowiadały cechom całej grupy. Druga możliwość. Zapytanie wszystkich mieszkańców powyżej 21 roku życia, którzy mieszkają na zachód od torów kolejowych. Wiek mieszkańców się zgadza. Zresztą we wszystkich tych czterech odpowiedziach wiek dokładnie odpowiada temu, co interesuje Radę Miasta. Więc tutaj jest ok. Natomiast dalsza część tego sposobu badania dotyczy tylko mieszkańców na zachód od torów kolejowych. Jeżeli spośród wszystkich wybierzemy tylko tych, którzy mieszkają na zachód od torów, to może się okazać, że z jakichś powodów nieznanych Radzie Miejskiej trafią się w tej grupie tylko ci, którzy skorzystają na nowym planie zabudowy centrum miasta. Albo wprost przeciwnie, trafią się tylko tacy, którym nowy plan zabudowy wyrządzi przykład, bardzo dużą krzywdę. Przeprowadzenie ankiety tylko wśród mieszkańców na zachód od torów kolejowych. Na pewno nie da pełnego obrazu rzeczywistości, nie da reprezentatywnego obrazu całego centrum miasta, całej zainteresowanej dzielnicy. Pytanie tylko o mieszkańców na zachód od torów kolejowych nie ma większego sensu. Trzecia możliwość wprowadzenie nazwisk wszystkich mieszkańców. Powyżej 21 roku życia, wiek się zgadza z celami Rady Miejskiej, do programu komputerowego i wygenerowanie losowo 200 nazwisk. Potem zapytanie tych wylosowanych mieszkańców. I ta propozycja wygląda rozsądnie. Oczywiście istnieje możliwość, że wybierając nazwiska losowo. Spośród grupy wszystkich mieszkańców trafimy na jakieś dziwne przypadki i wśród wylosowanych będzie więcej lub mniej niż w całej zainteresowanej społeczności, na przykład ludzi starszych. Albo jakichkolwiek ludzi, których cechy odbiegają znacznie od cech całej grupy. Ale najbardziej prawdopodobne jest, że wybierając. 200 nazwisk w ten właśnie sposób otrzymamy całkiem reprezentatywną próbę. Że opinie wylosowanych 200 mieszkańców będą dobrze reprezentowały opinie wszystkich mieszkańców. Poza tym, 200 osób to całkiem duża grupa. Myślę, że jest to wystarczająco duża próba, która powinna bardzo dobrze odzwierciedlać rzeczywistość. Ważne jest też żeby dokładnie określić, jak będzie wyglądał przebieg losowania i w jaki sposób program komputerowy będzie generował nazwiska. Ale tak czy inaczej takie podejście do sprawy wygląda na całkiem rozsądne. Możemy je zaznaczyć jako prawidłową odpowiedź. Możliwość czwarta zapytanie wszystkich mieszkańców powyżej 21 roku życia, którzy robią zakupy na hali targowej w pewną sobotę. No i mamy sytuację podobną do możliwości drugiej. W drugiej odpowiedzi wybór mieszkańców, był niezgodny geograficznie z planami zagospodarowania przestrzennego, bo plan zabudowy dotyczył centrum miasta, a tutaj pytaliśmy mieszkańców na zachód od torów. W tej odpowiedzi, czwartej, znowu wiek mieszkańców się zgadza i to jest ok, ale wtargnęły w nasze badanie trzy inne zmienne zupełnie niezgodne z planami Rady Miejskiej. Chcemy ankietować tylko tych, którzy robią zakupy. Robią je tylko w pewnym konkretnym miejscu. Nie wiemy, nawet, czy ta hala ma coś wspólnego z centrum, i do tego robią te zakupy tylko w sobotę. Ci ludzie mogą mieć zupełnie inne opinie na temat nowego planu zabudowy niż reszta zainteresowanych. Czwarta odpowiedź nie ma większego sensu. Nie zaznaczamy i sprawdzamy odpowiedź prawidłowo. Zróbmy jeszcze jedno podobne zadanie. Sekcja sportowa gimnazjum Sleepy Valley chce określić średni wzrost uczennic w szkole. Wszystkich dziewczyn jest 1700. I pytanie, które z podanych metod pozwolą na wyciągnięcie trafnych wniosków o średnim wzroście uczennic w Gimnazjum Slipiwalej? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi. Pierwsza możliwość: zmierzenie wzrostu każdej uczennicy Gimnazjum Slipiwalej i obliczenie średniej. I jak w poprzednim zadaniu, jeżeli zmierzymy Wszystkie uczennice, czyli 1700 uczennic, to na pewno w wyniku takich obliczeń będziemy mieli rzeczywisty obraz sytuacji. Pytanie brzmi: czy mamy tyle czasu i możliwości? Ale jeżeli mamy, to jak najbardziej zmierzenie wszystkich i obliczenie średniej pozwoli nam na wyciągnięcie trafnych wniosków. Mówiąc inaczej, będziemy mieli dokładnie to, o co pytamy. Druga możliwość. Zmierzenie wzrostu każdej uczennicy grającej w drużynie koszykówki gimnazjum Slipiwale i obliczenie średniej. Zdecydowanie nie, bo wynik przesunie się w stronę uczennic grających w koszykówkę, a koszykarki, jak wiadomo, są najczęściej znacznie wyższe niż przeciętnie, więc nie byłaby to próba reprezentatywna. Nas interesuje średnia wszystkich uczennic w szkole. Tego nie zaznaczamy. Trzecia możliwość zmierzenie wzrostu każdej uczennicy grającej w drużynie softbola, gimnazjum slipiwali i obliczenie średniej. No i mamy podobną sytuację jak w drugiej odpowiedzi. Wyniki takiego obliczenia średniej przesuną się w stronę uczennic grających w softbola. Nie wiadomo co prawda, czy zawyżyłoby to średnią, czy zaniżyło. Wydaje mi się, że softbolistki są statystycznie niższe od koszykarek. Chociaż w tym konkretnym przypadku może być zupełnie inaczej, ale na pewno tak wybrana próba nie jest reprezentatywna dla całej szkolnej społeczności. Poza tym mogłoby się okazać, że w softbola gra tylko na przykład pięć uczennic, bo jest to sport zupełnie niepopularny. I nawet jeżeli średnia wzrostu tej piątki jakimś dziwnym trafem będzie odpowiadała średniej wzrostu dla całej szkoły, to na pewno nie można uznać tej metody za prowadzącą nas do trafnych wniosków. Nas interesują trafne wnioski bez względu na to, co się będzie działo w trakcie badania. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko drużynę softbola, to szansa, że wnioski będą trafne jest bardzo niewielka. Tego nie zaznaczamy. Możliwość czwarta, wyciągnięcie 200 nazwisk uczennic z kapelusza, do którego włożono karteczki z nazwiskami wszystkich uczennic gimnazjum Sleepy Valley i zmierzenie ich wzrostu, i obliczenie średniej. I to wygląda na bardzo dobry sposób losowego wyboru badanej grupy uczennic. Taka próba powinna dobrze reprezentować całą szkołę. Wrzucenie karteczek z nazwiskami do kapelusza i wyciągnięcie z tego kapelusza 200 nazwisk, 200 spośród wszystkich 1700, powinno dać dobre wyniki. Powinno dobrze reprezentować całą szkolną społeczność. Na pewno możemy zaznaczyć tę metodę jako prowadzącą do trafnych wniosków i sprawdzamy prawidłowo.